Mamy mistrzów w debatowaniu. Uczniowie z Konińskiego Liceum to jedna z najlepszych drużyn w kraju. To jest bardzo duży sukces. W niedzielę 18 kwietnia odbyły się finały Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Jest to najważniejsza impreza debatancka dla szkół średnich w Polsce. No i nasza drużyna zdobyła czwarte miejsce. Debaty oksfordzkie to już tradycja w Konińskim Liceum. Kolejne pokolenia uczniów odnoszą sukcesy w konkursach. Jesteśmy na pewno szczęśliwi, że udało nam się tak daleko dojść, aczkolwiek odczuwamy taki niedosyt. No może to jest związane z tym, że byliśmy, no można powiedzieć, o krok od finału i się nie udało i to może być trochę tym spowodowane. Ale ogólnie to nastroje są pozytywne i naprawdę się cieszymy, że zaszliśmy tak daleko. Drużyna biorąca udział w debatach oksfordzkich musi poświęcić dużo czasu na przygotowania do konkursu. Tezy dostajemy zazwyczaj tydzień, dwa tygodnie przed turniejem, no i co? I siedzimy długie godziny, żeby jak najlepiej je przeanalizować i jak najlepiej się przygotować. Ale to jest też kwestia doświadczenia z poprzednich turniejów i też między sobą debatujemy, żeby być jak najlepiej przygotowanym. Debata oksfordzka jest to specyficzny sposób dyskutowania na z góry ustaloną tezę. Każdy mówca ma swoją rolę, każdy mówca musi wypełnić 5 minut czasu, w której musi odnieść się do swoich argumentów, do argumentów przeciwnika. Turniej tegoroczny był turniejem bardzo długim, ponieważ najpierw były w marcu były eliminacje, z których uczniowie wychodzili do kolejnego etapu. W ubiegłym tygodniu był kolejny etap eliminacji. No i teraz w weekend był już system pucharowy, gdzie uczniowie po prostu albo wygrywali, albo przegrywali. Czy umiejętność debatowania może być wykorzystywana w życiu codziennym? Okazuje się, że jak najbardziej. Na pewno techniki używane w debatach przydają się w dyskusji i w umiejętności wypowiadania się. Oczywiście przydają się na przykład na maturze ustnej, ale wiadomo, w tym roku niestety nam się nie przydadzą. Chociaż częściej, jeżeli ktoś by odpowiadał, to oczywiście. Ale na pewno wygrać jakąś kłótnię czy spór z kolegami na pewno jest o wiele łatwiej. Sukces młodzieży to wynik ich ciężkiej pracy i zaangażowania, a także, a może przede wszystkim, duma dla całej szkoły.